Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sushi. Idziemy teraz za ptaszkiem. Już jesteśmy na miejscu z misji Młoty Kuźnia. Mamy znaleźć Yune i Take. Taki. Tak. Poszukaj Yune i Taki. Dobra. Yune i Take. Niech będzie. I. Tak, to w sumie tyle. Żeby zacząć sobie powoli szukać. Przypominam o lajeczku, komentarzu, subskrypcji, dzwoneczku i zapraszam na Twitcha. twitch.tv/grubychysy. Grubychysy. Tak, wszyscy już weszli? No to świetnie. Czołniak aż się uśmiechnął. Ja dobrze tu szukam? Ja prawdopodobnie mam iść za ptaszkiem. Zaraz, nie, tam kogoś słychać. Dobre darcie się. Ktoś walczy. Eluvina. I szybka zmiana trybu. Ciach, ciach. Łobodowo! No popsułem ich to ostro. Eluvinka. Elo, elo. Dobra. Yuna, czy to ty? Jin. No ja. Siema. I Kabusia poranna, witam. Co tu się stało? Gdzie taka? Z niedobitkami z Komatsu. Mongołowie przyszli z niedobitkami. Wzięli jeńców, stawiających opór do drzwi. Teraz wrócili, by dokończyć dzieła. To tylko zwiadowcy. Wojsko musi być gdzieś niedaleko. Więc chodźmy. Już. Let's go! Utrzymamy to miasto. Potrzebujemy kuźni Komatsu i mieszkańców. Jeśli musisz, odejdź. Nie. Dość uciekania. Podoba mi się twarda baba. Zabierz mnie do reszty. Kom, kom. Młoty kuźnia. Ilu ocalałych zostało? Kilka rodzin. Głównie chłopi i kowale. Nie dadzą rady w domu. Sama ich wszystkich zabiłaś? Dobra robota. Sporo ćwiczyłam. Masz więcej strzał? Używane. Wystają z budynków i ciał. Muszą wystarczyć. Zawsze starczą. Kurde, są tak samo dobre. Jedną osobę osaczyli. Żyje. Jest bezpiecznie? Mongołów nie ma. Na razie. Idziemy do kuźni. Kom, kom. Czy kuźnia działa? Tak, ale nie możemy rozpalić ognia. Dym nas zdradzi. Pokażę im naszą pozycję. Możemy ich zwabić. Wymusić walkę na własnym terenie. Nie będą się ciebie spodziewać. Ups. Ogólnie to już... między odcinkami... Yuna! Taka. Filmik. Modliłem się, by bogowie was strzegli. Doceniam to, ale przybywamy po pomoc. Yuna o tym wspominała. Czego potrzeba? Ratunku dla pana Shimury. Jest przetrzymywany w zamku Kaneda. Muszę go wydostać. Po cichu. Bez świadków. To miasto ma kuźnię. Ty jesteś kowalem. Najlepszym. Mógłbym coś wykuć. Ale nie ma czasu, Mongołowie! Nie pozwolę im zająć Komatsu. Zostaniemy. Potrzebuję Yukia. Będzie cię chciał. Ale rozdzieliliśmy się. Gdzie on jest? Chyba szukał swojej żony. W mieście. Znajdę Yukia. Yuno, gotuj się do walki. Zawsze jest gotowa. Tak jest. Ogólnie jest nieźle, bo...
Między odcinkami, jak sobie grałem, tak przejmowałem teren, jak można zobaczyć, jest już całkiem... Całkiem, jeśli chodzi o odkrycie całego terenu. 15 na 24, to całkiem blisko jestem końca. To... już jestem tak blisko skończenia tego terenu, że do niektórych miejsc się dostać nie mogę. Jak na przykład ta kapliczka. Tam trzeba po prostu już mieć jakąś linę czy coś, żeby się dostać po konarach drzew wystających z skarb czy coś takiego, żeby sobie zarzucić się, podciągnąć. Albo jest też jedno miasto, do którego się dostać nie mogę. Chuj! O, ciach. Po robocie. Mamy to? Uratuj! Yukio? Tak? Taka potrzebuje pomocy w kuźni. Chodźmy. Czekaj! Żona i jej siostra są nad rzeką. Prowadź do nich. Szybko. Tędy. Trzymaj się mnie i słuchaj rozkazów. Raz. Jadymy, idziemy pomóc. Co to za człowiek? Sama spytaj. No kurde, przestańcie wykucać. Bo zasuwamy. Krysie. Nie patrz, spójrz na mnie. Tak, panie. Ciągaj uwagę, bardzo dobrze. Ocal wieśniaków. Jazda! Spadł. Ręki nie ma. Fajnie. Dzięki ci. Yukio mnie przysłał. On żyje. Chodź. Męża. Przepraszam. Mutsu, kochana. Yukio, jak się cieszę. Nic ci nie jest. Ten człowiek przypomina zwierzę. Albo demona. Tylko gdy walczy z Mongołami. No weź się aż, tak? Uważajcie. Eluvina, priaciele. No. Au. No i pięknie. No już? Po nich? O, halo? O, ciach. Uwaga, łucznik! No gdzie ten łucznik? Tam. Patrz. Wrogi łucznik! No jeszcze? Ale gdzie? Jak tu same ciała? Wróciłeś jeszcze, jak na to ci wywaliło. No to router zresetuj.
Jadymy, jadymy z tym. Akurat się musiałem napić, no. O, halo. Elo. Aha, dlatego, że gierę pobierałeś, to wszystko jasne. Okej. No to ja robię ciach ciach, Eluwinka. Dobrze, jedziemy. Do taki i Juny. Ale nazywali mnie demonem. Smuteczek. Yukio! Ocalił nas Taka! Ocalił nas! Mongołowie tu są. Gdzie Juna? Poszła po rodzinę z domu za rzeką. Jeszcze nie wróciła. Cholera. Na razie nie rozpalaj ognia. Idziemy, idziemy. Znajdź Junę. This way, wiatr mówi. Znaczy tata. Tatusiu, wiaterku mój. Prowadź mnie. Dobra, dobra. Pac. Zaraz się zmęczę. To Juna. Tutaj. Możemy rozpalić w kuźni. Pewnie kogoś szukać. Spóźniłam się. Mongołowie ich złapali. Po drugiej stronie rzeki. Ci ludzie przyjęli mojego brata, gdy był jeszcze ledwie uczniem. Więc ich nie zostawimy. Ruszajmy. Siema, Piorun! Co tam u ciebie? Dawno cię tu nie było. Jak twoje zdrówko? Zdrówko dobrze, to się cieszę. O, patrzcie, ale to będzie play, ale to będzie play. Legium Harsinta. O, a u mnie zdrówko, no u mnie dobrze, no co mam więcej powiedzieć. U mnie zdrówko gitarka. Au. U mnie dobrze. Żyje się dalej. No jeszcze jakieś siusiaki. O, halo, chcę kunaja. Dzięki za kunaja. I patrz. I czekaj. Jeszcze 61 subów i masz 900? Elegancko, możesz mnie zareklamować. Proszę! Ty ocaliłeś nas. To nie. Jej! Dotrzesz do kuźni? Tak. Tak sądzę. Trzymajcie się blisko. Skąd on się wziął? To długa historia. Zabił ich w taki sposób. To nie człowiek. Może masz rację. No, co oni mnie wyzywają od jakichś demonów? To jest straszne. Chłopaki i dziewczyny, co wy sobie o mnie myślicie? Ratuję wam dupska, a wy mnie od demonów jakichś wyzywacie. O, właśnie dostaliście na Discordzie informację, że streamuję, widzę. Idealne, kurde, opóźnienie. Wcale to nie trwało jakieś 22 minuty. Piorunek, gratuluję ci sukcesu związanego z ilością subików na YouTubku. Juna! Dzięki Bogu. Nauczyłeś się rysować kreskowo? Gratuluję. Nie będą chcieli zniszczyć kuźni. Dzięki temu ich zabijemy. Jeśli oni nie zabiją nas. Tak czy owak, to nasza jedyna szansa. The only chance. Reklama na streamie. Klikamy w link na czacie.
O tak, gruby, Eluvina. Koliego. Au! Ui! Welcome to Samsung Odyssey G7. Zapraszam do kliknięcia w link. To darmowe parę groszy dla mnie. Co wy mi tu moją Junkę bijecie? O nie! Owce, psy! Proszę, mam rodzinę. A, nie, kurna, przepraszam. Nowa gierka? Nie, no już jest 2 tygodnie u mnie na YouTubie i na streamie. Od 17 lipca dokładnie. Opa, iha! Dobrze. Ciach, ciach. Ciach, ciach to jest, kurde... Już taki tekst całej tej serii, ciach, ciach. Ale... Myślę, żeby nie zwiększyć poziomu trudności ogólnie. Czy on ma tak małą tarczę? No widziałeś trailer, no to cudownie. Jak nie damy jej rady? Halo? O kurde! Głosio! A może na mieczyki? O tak. Pika la fon. O, drugi. Więcej was? Już? Wszyscy? A, jeszcze tam. Nie, psy! O nie, zaraz mi zakładników zabiją. Piotr! Właś tam, właś tam. Co? On spadł! Dobre. O tak, o. I jeszcze perfecto parowando. Iha. Pięknie, coraz lepszy jestem. Dobra, gdzie jesteś? Jeszcze jesteście, no. O ty mały. Kurde, zasrany pies. Znaczy, o nie, psowca. Pokonaj mocnego swojego wataszkę. Easy. O, tarcza. To tryb tarcza. I teraz pyk, rozbijamy tarczę, ciach, ciach. Ten kuna jest zbyt OP. Ciach, ciach. Może być coś piękniejszego. To była rzeź. Nie widziałem, żeby samuraj tak walczył. Nic wielkiego. To nie tylko samuraj. To gniewny duch. Powstały z martwych, by mordować Mongołów. To duch. Gdzie mamy się ukryć? Duch Tsushimy. Nigdzie. Rozpal kuźnię.
i zacznij wykuwać potężną broń. Będziemy walczyć. Tak jest. Pana Shimurę. Gniewny duch? Spodobało im się. Młot i kuźnia. Dobre. Punkt techniki. Prawie kolejny. Muszę sobie zwiększyć poziom trudności, bo to jest tu easy. O, zamek Kaneda. Co tu się dalej dzieje? Dawaj. Podobno samuraj podąża drogą honoru. I tym właśnie różnimy się od ciebie. Więc dlaczego moi ludzie mieli ostrza wbite w plecy? Pan Sakai nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Wojna ukazuje nasze prawdziwe ja. Z ciebie zrobiła psa. Twój kuzyn Kubilai spuścił cię ze smyczy, byś palił i gwałcił. Twój bratanek zboczył ze ścieżki prawości. Wkrótce stanie się niegodny. Chyba że pomożesz mi w walce o pokój. Nie potrzebujesz sojuszników, lecz żołnierzy, którzy obalą szoguna. Przemyśl to. Pomóż bratankowi odzyskać honor, nim pochłonie go tchórzostwo. I przyniosę ci jego głowę. Na razie piorunek. Nie uwolnię wuja, dopóki Taka nie skończy pracy. Zobaczę, czy Yuna ma jakieś wieści. Zobaczmy. Żelazny hak. Zaktualizowano dziennik. To jest żelazny hak. Jakieś tam nowe siodło jest dostępne. To idę. Zwróć chorągwie Sashimono. Okej, czyli te chorągwie, które zdobywam podczas przejęcia, jakoś da się wydać? O Jezu. Dostanę nowe siodło. Ciekawe, czy siodło coś daje, czy tylko wizualnie. Moje towary są skuteczne. A moje cięcia są ciachowate. Na górze, ale tutaj ma... twój pancerz. O tak. O tak. Dużo lepsza ochrona. Zbroje wędrowca. To nie wystarczy, żeby dokonać ulepszeń. Kłócenie po wyjściu z trawy, zbroje to Dariaga. Żegnaj. Nie interesuje mnie to jakoś za bardzo. Zechcesz skorzystać z moich usług? Broń dystansowa, strzały. Chcę mieć więcej strzał. Limit na 12. Godne jak najbardziej. A czy godne ducha strzuszczy? O, za mało zbieram tych zasobów. To może być później problem. Nie będę mógł się ulepszać. Opca. Dobrze. I znowu. Elegancko. Czuć chorągiew Sashimono. Panie Sakai. Nazywam się Genko. Staram się dodać otuchy naszym ludziom. Mamy wspólny cel. Chcę przypomnieć wszystkim o naszych obrońcach, poległych w komodzie. Słowa nie wystarczą. Chorągwie klanu samurajów to potężne symbole tych, którzy oddali za nas życie. Oraz tego, że nigdy nie możemy poddać się Mongołom. Z radością przyjmę ich więcej. No to spoko. Właśnie czytałem zwój opisujący historię klanu Adacich.
Napisano tam, że jego pierwszych panów nazywano wielkimi budowniczymi. Wiesz dlaczego? Zbudowali złotą świątynię w Ariake i latarnie stojące na całej wyspie. Pan Adachi pomógł też mojemu wujowi wzmocnić fortyfikację zamku klanu Shimurów. Mieli również talent do burzenia, co pomogło zakończyć bunt Yarikawy. Nie miałem pojęcia. Dziękuję za lekcję, mój panie. Ciekawe. Bardzo doceniam twoje wysiłki. Do zobaczenia. O, podniebny pęd. Podobno jazda w tym środku przypomina szybowanie po bezchmurnym niebie. Mam nadzieję, że znajdziesz kolejne chorągwie. Będę tu na ciebie czekał. Oko. O, zbrojmistrz i płatnerka jeszcze mi coś oferują. No zbrojmistrza, nie wiem, czy bym chciał się przejść, czy nie. Płatnerka już jest jakąś opcją. No tego mojego ciach-ciach mieczyka to by się przydało ulepszyć. Tak, zobaczę to, co jest tu w okolicy. Tam jest partnerka. Nie, czy to jest ta, co szyje, by mógł więcej nosić. Ops, ops. Moje pancerze stępią ostrze Mongołów. Bardzo dziękuję. To nieważne. To dalej. Kurczę, gdzie ten... A w sumie muszę iść do Taki, do Kowala, no ta. Chcesz zobaczyć moje towary? Barwniki do pancerzy, zestaw do ozdabiania miecza. No to tam w ozdóbki się nie bawię. O, tam mi coś błysło. No właśnie, to jest taka. Powiedz mi. Na ostrze twoją katanę, panie. Tanto. No dobra, niech będziesz tanto. Lśni jak zwierciadło. Przykro mi. Nie masz tego, co jest mi potrzebne do pracy. No, mało zapasów, nawet weź się zdobądź. Ich jest mało w okolicy. No i dobra, to mam przejęte. Dziennik, żelazny hak. Znajdźmy w Komatsu. To zrobimy sobie w następnej. Ale możemy jeszcze dzisiaj zrobić panią Masako. Pani Masako najbliżej będzie stąd. Tak sobie już zrobiłem specjalnie podejście wcześniej. Matczyny spokój. Znowu ktoś kliknąłem. Jazdunia. Piękna jest ta gra. Sialalalala. O, tam na dole. Ktoś się klepie. Pewnie pani Masako. Masako! Provocation. O tak! Ale to było oj, pyszne. Tak to miało wyglądać, elegancko. Kurde. W ogóle gadam sobie wczoraj z kumplem. No problem, Masako. To zaraz wam powiem. Co ty tu robisz, Masako? Szukam rodziny. Znalazłam już męża. Nie widzę jeszcze moich synów. Zginęli jak wojownicy. Bronili domu. Wiesz może, gdzie polegli? Nie. Bitwa była chaotyczna. Ledwie widziałem swego wuja. Pomogę ci ich znaleźć.
Kulturalnie. Matczyny spokój. Część plaży. O, to ta plaża. Patrz, tam. Twój żołnierz. Tak, on jest sam. Myślisz, że to dezerter? Kiedy zginął twój mąż, pani, klan rzucił się, by go pomścić. Nikt nie uciekł. Miło wiedzieć, że byli do końca lojalni. Szukaj uważnie naszych chorągwi. Dalej. Podszukaj chorągiew na dacich. To kolejne. Masako, tutaj chorągiew adacich. Pogodomy? Jechał plażą. Ruszymy więc dalej jego tropem. Kolejna. Chorągiew Kikuchi. Nasza chorągiew. Mój koń. O! Prawie z nim zginąłem. Co się stało? Ocalił mnie wuj. Odwdzięczymy się. Najważniejsze, że przeżyłeś. No i co by było, gdybym nie grał tych misji pobocznych? No nie widziałbym tych wszystkich rzeczy. Kto to? Nie wiedział. To Masanori. Był zbyt młody na żołnierza, ale jego ojciec był stary, więc zgłosił się za niego. Nie tylko odważny żołnierz, ale i dobry syn. Tak. A gdzie moi synowie? Coś więcej, nie? Dobra, idziemy dalej. Chorągiew twego wuja. Kiedy podczas bitwy ujrzałem te barwy na poległym, zlękłem się, że to on. Tylko głupcy nie boją się śmierci. To prawda. Prowadzą w stronę skał. Nasze chorągwie. Znajdźmy twoich synów. Let's talk about. Chicago. Przyjaciel moich synów. Na pewno przy nich został. Muszą tu być. Tędy. Zostawili tu ciała swoich. Jak jakieś śmieci. Jakby ta bitwa była wczoraj, nie? Nadal tu wszystko tak leży. O nie. Shigesato! Yasunari! Powieszeni jak zwierzęta. Ściągnijmy ich. Powinni być przy rodzinie. Pochowani ze swoimi żonami i dziećmi. Droga do Ariake nie jest bezpieczna. Czy gdzieś tu jest miejsce, gdzie można ich pochować i uczcić ich poświęcenie? Latarnia morska. Bawili się tam, gdy byli mali. Ale zajęli ją Mongołowie. Więc tym się nie przejmuj. Latarnia jest tam. Idziemy. Trzeba im zapewnić godny pochówek. Uwielbiali wspinać się na wieże. Kiedy nie wracali na noc, wiedziałam, że są tu i patrzą w gwiazdy. Byłaś dobrą matką. Też tak myślałam. Ale moje dzieci nie żyją.
A ja tak. To największa porażka dla matki. Kiedy moja matka umarła, też się o to obwiniałem. Ale byłeś tak młody, a ona chorowała. Nie mogłeś nic zrobić. Nie pociesza mnie to, nawet jeśli to prawda. Wiem. Już możemy jechać. Ta przestrzeń tutaj. Straszne, no. Ale w końcu znalazła swoje dzieci. Latarnia w komodzie. Come on! Jazdunia! Nie ma, że boli. Lejemy się. Chyba za szybko tu przyszedłem. Wróć do sojusznika. Gdzie ona jest? Ty Masako, bo my tu lat się przeszliśmy ogólnie, nie? Nie wiem, czy pamiętasz. O! O! Wszyscy? Kurde. Sniper! Elegancko. Ostrożnie, może być ich więcej. Teraz to mówisz? Wspinają się na wzgórze! Są w trawie. Eluwinka. Elo. A zakończyć jej cierpienie, no. Au! Au, au! Nie ma. A za kurwy. Kurde, same z wykałaczką się mnie rzuciło, ale na nią same takie proste przeciwniki. Ja tu słyszę armię, no! Au! Wow.
piękne. Nie ma. Nie widzę ich więcej. To chyba wszyscy. Oby. Tutaj, kurde, do długiego łuku już nic nie mam. Chodźmy podpalić latarnię. Przynieśmy mu. Nigdy nie pozwalałam im tu spać. Nawet kiedy podrośli. Zawsze wołałam ich do domu. Tego brakowało mi najbardziej po śmierci matki. Głosu, który mnie wołał. Wiedz, że spoczywa w spokoju. Jak wszyscy. Dobry z ciebie przyjaciel, Jinie Sakai. Dziękuję, ale teraz chciałabym spędzić trochę czasu z synami. Rozumiem. Bywaj w zdrowiu, Masako. Jej, punkcik! O Jezu, jaki długi odcinek wyszedł. Dobra. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Lajeczek, subskrypcja, komentarz, dzwoneczek i zapraszam na Twitcha, a na Discorda to już swoją drogą. Także dziękuję za oglądanie. Na razie, żegnajcie, pa pa.